wybiegł kibic na boisko. Przerwany mecz. Uwaga, proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. No i coś, czego obawialiśmy się najbardziej. I smutne oczekiwanie w olbrzymim niepokoju przez wszystkich, nie tylko tu, na stadionie. Myślę, że nie tylko w całej Polsce. To sytuacja, w której jednoczymy się wszyscy dziś przez cały dzień w cierpieniu i oczekiwaniu na dobre wiadomości, ta, która dotarła do nas, przypominam, nieoficjalnie, jest bardzo smutna i mówi o odejściu od nas na zawsze jednej z najwybitniejszych postaci historii, jednego z najwybitniejszych Polaków. Kibice zaintonowali się. Przypomina mi się, jak jechałem tutaj na ten stadion, jak trener Ancelotti i trener Cof, czyli domagali się od Związku Piłki Nożnej Włoskiego o to, że w tej sytuacji, że lepiej by było może przełożyć całą kolejkę. Też oczekiwaliśmy na informacje. Oczekiwaliśmy z nadzieją i w modlitwie. Teraz, jak wszyscy, przeżywamy ciężkie chwile. I my też, Tomek, oczekujemy na informacje, bo przypominam, ta, która dotarła tutaj także na stadion Lecha, ale również do całego świata, dla którego wielkim autorytetem brzmi tragicznie, ale nie jest potwierdzone. Na tyle jednak zapadła tutaj nam wszystkim, że ten mecz został przerwany. Dlatego łącząc się razem z Państwem, z wszystkimi w tych trudnych chwilach, kończymy naszą transmisję. Dziękujemy Państwu za uwagę.